Do Muzeum Literatury na Starym Mieście przybyły tłumy. Nic dziwnego w literackim wehikule czasu, cyklu artystyczno-literackich spotkań rodzinnych organizowanych przez muzeum, tym razem zagościł Julian Tuwim i jego wiersze. Tu słuchano Słonia Trąbalskiego i później rysowano go z wyobraźni. Obok realizowano przesłanie wiersza Pod prąd i pstryk. Bardzo łatwo. Pstryk i światło. A w oparciu o Ptasie Plotki, Ptasie Radio i dla spóźnionego pana Słowika przygotowywano literackie Ptasie Gniazda.